Dawid Gamsemlidze. Przyjechał do Polski 16 lat temu. Jest prezesem diaspory gruzińskiej w Polsce. W ostatnich dniach okazało się, że historia nie ma końca i jego ojczyzna jest ponownie zagrożona przez odwiecznego wroga, imperializm rosyjski. Dawid Gamsemlidze jest wdzięczny za wsparcie swojej ojczyzny przez przywódców państw Europy Wschodniej i ostrzega Zachód przed biernością. Dzień dobry Państwu. Moim gościem dzisiaj jest pan Dawid Gamsemlidze, prezes diaspory gruzińskiej w Polsce. Co się dzieje w tej chwili w Gruzji? Wczorajsze informacje. Gruzin wrócił z Gruzji bezpośrednio przez Ukrainę. Opowiadał straszne historie. Czyli w prawie do 25-30 kilometrów od stolicy stoją czołgi, rosyjskie wojsko. Czasami używają, o dziwo, niebieskie hełmy, chyba tak się mówią po polsku. Hełmy ONZ-u, pokojowe tak, jednostki, tak? Tak, tak. O bo dziwo. To jest wojna, żeby był pokój, tak? Bo my nie umiemy żyć w pokoju. Setki, tysiące lat żyjemy w pokoju. Wewnątrz mamy taki humanizm i tolerancję, jak wymaga cywilizowany świat. Nasze przywódcy, szczególnie prezydent, jest wykształconym człowiekiem na Zachodzie i szanuje prawo międzynarodowe, jest prawnikiem. I z ilą rzeczy, że jest przywódcą i tak się stało, taka tragedia, on się dostosowuje do praw, do norm międzynarodowych. Tak jak świat prosi, żeby przerwać militarne działanie. No to jednostronnie Gruzja przerywa. Gruzja przerywa, a oni nie przerywają, tak? Nie przerywają. I działania z ich strony trwają? Oczywiście. Wojska gruzińskie są wycofane, tak? To jest tragedia, że cierpią cywile. Tam są zabite ludzie, ale nie tylko wojskowe, ale i cywile. Czy dzieci, kobiety, starcy. Ale prezydent Rosji także podpisał porozumienie w końcu, tak? Nie wiem po polsku, jak to wymówić nawet. To jest dwoje właśnie, czyli prezydent coś mówi, ale po rosyjsku też tak, że silowiki nie słuchają. Czyli cały ten genstab, czy generalowie, czy armia może patrzeć na prezydenta, ale czekasz na Putina, powiedzmy, który jest premier ministrem. Silą rzeczy, że oni mają konstytucję. Bezwładność armia osiągnęła. O to chodzi. To jest też temat do obawy w przyszłości. A co mówił kuzyn? To człowiek, który bardzo blisko, kilka kilometrów znajdował się w zonie konfliktu i opowiada historię tak. Najpierw zaczęli nie rosyjskie pokojowcy, a Osetyni strzelać do Gruzinów. Później było odwet z gruzińskiej strony, czyli jako broń się niby. Później bardzo szybko zaczęli się wycofywać Osetyńczycy z Rosjanami. Czyli tam byli cały czas? Tak, bo na granicy. W tych hełmach? W tych hełmach. Niebieskich? Tak. Zaczynają wycofywać w głęb zony konfliktu. Jak Gruzini zobaczyli, no to już mają iluzję, że mogą zwyciężyć, zmusili wroga. Czyli wchodzą do Osetii? Tak? Wchodzą do Osetii, jak najgłębiej. To dzieje się 8. Za chwilę, jak Gruzyni weszli już do Tsinwali, zaczęła się kanonada, samoloty, bombardowanie, artyleria, bojowiki, którzy są wyćwiczeni w Czeczenii, wieloletniej krwawej wojny. Pułapka jakby, tak? Śmiało można stwierdzić. Im się trzeba było już 2 dni, żeby opanować kraj, otworzyć drugi front, zająć akwatorię i terytorialne wody Gruzji. Od stolicy 25-30 miejscami, 30 kilometrów, wojska obcego państwa stoi. I hasło tego wejścia było takie, że doszło do ludobójstwa w Osetii. Tak. Że Gruzini wymordowali tysiące ludzi. Tak. To jest hasło numer jeden, prawda? Tak, ale to jest nieprawda. Rosja od wieków, od lat prowadzi imperialną politykę. Po polsku to brzmi dziel i rządź. To są sztucznie stworzone zony konfliktu. To jest świadoma polityka.
świadoma polityka, przy Leninie czy Stalinie założony, że w razie czegoś będzie się rozwijało inaczej sytuację, to mogą wykorzystać. A pan jak się w Polsce znalazł? Jak to było? Mieszkam w Polsce więcej niż 16 lat. Ja chcę podkreślić, że nie jestem uciekinierem politycznym. Nigdy nie uczestniczyłem, nigdy nie byłem w żadnej partii. Po prostu taki raczej uciekinier ekonomiczny. W Gruzji ostatnie parę lat byłem pedagogiem w technikum. Te nasze pensje były takie marne, że za całą miesięczną pensję mógłbyś kupić albo kilogram cukru, litr oleju i pół kilo masła. Strasznej sytuacji byliśmy. I uratowali nas Polacy, których poznałem w czasach jeszcze studenckich w Gruzji. Stworzyli wszystkie warunki, że później z żoną i z jedną dzieckiem przyjechaliśmy. A tutaj się urodził nasz syn drugi. I ma obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej. Ja mam kartę stałego pobytu. Czemu nie dalej? Czemu nie migracja w Niemczech, w Ameryce? Polska jest moją świadomie wybraną ojczyzną. Ja tyle dobrego widziałem w Polsce i tak jesteśmy podobni. Wiele mamy wspólnego, wiele. Także Polacy mnie nazywają bratem. Mam wiele przyjaciół, wiele branżowych przyjaciół tam, gdzie ja pracuję. Ja należę do klubu Kolegium Winnych, tak się nazywa firma. Więcej niż 5 lat trwało moje szkolenie. Że jeżeli ja coś reprezentuję, przepraszam za nieskromność, w branży winiarskiej czy degustatorskiej, czy, no to właśnie to zasługa tej zacnej firmy. Kiedy ktoś pyta, no gdzie tam? Pracuję i pokazuję, jak ja pracuję, ale nasza branża wymaga. Wymaga. Im więcej, tym lepiej, ale przecież my nie możemy spożywać. My wypluwamy to w specjalnych kulerach i no tak wygląda. A co tam zostanie, to zostanie, nie? Oczywiście. Poprosimy o głos pańskiego przyjaciela. Nie znam pozostałych członków diaspory gruzińskiej w Polsce, ale nie bardzo sobie wyobrażam, żeby ktokolwiek inny mógł zostać wybrany jej szefem. Dawid ma tak rozmaite i wielorakie talenty, począwszy od medialnych, skończywszy na kulinarnych. Kto nie jadł jego szaszłyków, ten właściwie nie jadł niczego. Cała rodzina Gamzemlidze wyjechała z Gruzji 16 czy 18 lat temu. Natomiast Gruzja jest na co dzień bez przerwy i w co drugim zdaniu obecna. Oni są niesłychanie dumni z tego, że należą do narodu gruzińskiego, że mają tak starą kulturę. Spotykamy się na takich degustacjach wina bardzo często. Mam nieodparte wrażenie, że większość uczestników pojawia się tam ze względu na osobę Dawida Gamzemlidze. Ich dom w Zalesiu pełni rolę jakiegoś takiego nieformalnego konsulatu, jakiegoś pogotowia ratunkowego, miejsca, gdzie, do którego dzwonią o różnych porach dnia i nocy ludzie potrzebujący takiej czy innej formy pomocy. I to jest taka druga twarz Dawida. Jeżeli się go spotyka na degustacjach wina, widzi się wesołego, dowcipnego, bon vivanta, to jest taka druga twarz, która jest ukryta. Pański przyjaciel mówił o takiej dumie, jaka jest w panu, w związku z kulturą, którą macie, starożytną, starą kulturą gruzińską. O niej pomówmy. Na terenach dzisiejszej Gruzji urodziło się winorośl. Najwspanialszy produkt dietetyczny świata. I chleb, szczególny rodzaj chleb, czyli zboże. Także mamy powodu do dumy. Czyli chleb i wino są z Gruzji. Tak, tak. Do dzisiejszych czasów, jakie ma przywitanie Gruzji? Do Gruzina albo do innego człowieka. No wiadomo, że wszyscy mają piękne przywitanie. Ktoś powie o zdrowiu, ktoś powie dobry dzień, a Gruzin, jak spotka z Gruzinem, mówi gamardzioba, a odpowiada gagimardzios.
chodzi o to, żeby dosłownie teraz przetłumaczyć, to brzmi: życie ciebie zwycięstwo. Mhm. A odpowiedź? Też tak samo. Kamardziogo, ja tobie. Kamardzios, tak. I ciebie to znaczy, też. My chcemy dobrego dnia, wy chcecie zwyciężać. Tak. Wyobrażali z naszych przodków, tak. Ma plug w jednej ręce, a w drugiej ma na wszelki wypadek szablę. Bo w razie czego już napadł wróg, wyrzucasz ten pluk i masz szablę, żeby bronić ojczyznę, rodzinę, swój dobytek, swoje dobro, swoją ziemię. W dawnych czasach Gruzja była zdolowana. Gruzja naturalnie ma swoje granice, czyli z północy Góry Kaukasyjne, na środku, jak zachód i wschód jest podzielony, Lechista, tak się nazywa, i było podzielone między dwoma mocarstwami. Czyli zachodnia Gruzja byli pod rządami często Bizantyjskiej Imperii, a później Otomańskiej Imperii, a wschodnia Gruzja pod Persyjską Imperią. Z kim tylko nie walczyli Gruzyni, nawet z Aleksandrem Wielkim. Aleksander Wielki przegrał malutką bitwę, jak przegrał, poszedł dalej i doszedł do Indii. Nawet mamy w tych miejscach rosnące winogrony, które się nazywa Aleksandrowy. Jest znane walki Pompeusa. Do dnia dzisiejszego takie odlamki tego mostu, gdzie było na naszej rzece zrobione, to co wybudowali Rzymianie, to się nazywa most Pompeusa do dzisiejszych czasach. W V wieku województwa osobne, co byli szlachcicy, było połączone do jednego monolitnego państwa. I mieliśmy granice od Morza Czarnego do Kaspijskiego w dawnych czasach. I z Wachtangiem Gorgasali jest związana legenda o upalowanym bażancie, gdzie ten bażant spadł do cieplich wód, a to wymawia jako tpili. Ciepli. I z tego się pochodzi nazwa z tej stolicy między X i XI wieku, kiedy kobieta była głową państwa, carycy Tamary, naszej królewny. Były stworzone poematy o miłości, o humanizmie. Czasami Gruzyni popisują z tego tematu i mają powód do dumy, że więcej niż 800 lat wcześniej było oda o humanizmie, o miłości międzyludzkiej i bardzo dobrze było rozwinięta chrześcijański kościół, bo my mamy odrębne, czyli osobny kościół chrześcijański z własnym katolikosem, patriarchem, który jest, nie ma zwierzchników, to jest... Jest kościół prawosławny, ale bez wierzchniej roli Moskwy, tak? Tak, bez. Chociaż byli momenty w czasach caryzmu, że oni rządzili, anulowali nasze carstwo. W 1785 chyba roku to było traktat Gruzji, jakby, tak, georgijewski. Haniebnymi warunkami. Tak jak dzielili Polskę, czy innych krajów, czy Finlandię. Gruzję podzielili na dwie gubernie. Jeden gubernator siedział w Kutaisi, czyli na zachodniej Gruzji, a drugi w Tbilisi, czyli na wschodniej. Bolszewicka Rosja, czyli Stalinem, Leninem, z tych nimi armiami. Stalin to zawsze Gruzin, nie? Niestety, bo Stalin... Ma się poważne osiągnięcia w różnych dziedzinach. No, mamy. Polowa Gruzja uwielbia jako swojego rodaka, ojca narodów. A polowa Gruzja... Do dzisiaj? Oczywiście. Są Gruzini, którzy kochają Stalina. Do dzisiaj. Są. Ale są ludzie, którzy przeklinają swój los, że Stalin pochodzi z Gruzji. Tak dotkliwe to wszystko w historii. 200 parę lat caryzm. 70 parę lat bolszewicka Rosja, Kreml, Stalin i ta Krasna Armia. A teraz kilka lat nowa demokracja, dygnitarzy kremlowskich, Putin i Medwedew.
jeszcze odiozna figura ich politycy Żyrinowskiej. Lidery kraju czy politycy często nie będą deklarować o podbicie innych krajów, o wojnie, o zbrodni, ale mają swojego człowieka, nie wiem, pierwsza dziesiątka, pierwsza piątka, władcy tego świata. I Żyrinowski, to co mówił przed telewizją, przed kamerami, przed demokratycznym światem, akurat przyszło czas, a Putin i Medwedew wykonują ze swoimi bojowikami. On to opowiedział, oni to wykonują. Właśnie. Mhm. I to jest fakt. W latach 20. wieku była próba odzyskania niepodległości, prawda? Po pierwszej wojnie światowej. Jedni z pierwszych wspierali nas Polacy i przyznali naszą niepodległość. Ale to trwała też krucha taka niepodległość 3 lata. I wtedy była ta fala emigracji właśnie, do Polski między właśnie, innymi. Właśnie. Wasz przywódca, prawdziwy mąż stanu, Piłsudski, wykupił profesjonalnych żołnierzy od cara Grecji. Zaczęli pracować, niektórzy szkolili innych żołnierzy i bardzo mężnie, bardzo oddane walczyli. Niepodległość przegrywacie, trwa system komunistyczny, emigracja, a w Gruzji system komunistyczny, tak? We krwi utopili naszych rodaków. Armię, Krasnej Armii. I w ramach rozpadu Związku Sowieckiego Gruzja odzyskuje niepodległość. Pojawiają się enklawy. Sztucznie enklawy. Jak byli etnicznie inne narody i stworzyli te enklawy, czyli dwie mamy republiki autonomiczne, a jeden okręg, Osetia. Mieli wszystko, co znaczy sobie państwowość. Czyli to są państwa w państwie. Z władzami wykonawczymi, czy we wszystkich wersjach, oprócz wspólnej państwowej granicy i waluty. Tak. A pozostałe wszystko jest ichnie. Ale sztucznie jest dlatego stworzony, na przykład Schinwali, który jest malutkie, jak powiat w Polsce. I do tego jeszcze biedny. Jeżeli tam mieszka w dzisiejszych czasach do 50 tysięcy Osetyńczyków, a pozostałe, czyli większość Gruzynów, a którzy teraz są i w wcześniejszych czasach uciekinierami, na całej Gruzji mieszka 200 parę tysięcy Osetyńczyków. Od historycznych, niepamiętnych czasów nie pamiętamy, żeby było konflikt, dopóki Rosjanie nie weszli i nie zaczęli mieszać. Kiedy bolszewiki weszli, 11. Armia, rozumiem, i 6. Osetii, i z tego powodu to trwa. Ale więcej agresywności wyrazili w 90. latach. Najpierw było takie rządzanie, że my nie chcemy żyć Gruzynami i nasza ziemia musi być dołączona do Rosyjskiej Federacji. Pod rosyjskim chcą być Rosjanami? Tak, bo to jest rusyfikacja też tamtejszych mieszkańców. Nie to, że tam po osetyńsku będzie mówił. A w autonomii, w ramach autonomii, Gruzyni stworzyli wszystkie warunki. Wbrew wszystkich, tak, czy Gruzyni inni chcieli, czy nie chcieli. Czy uniwersytety, czy telewizja, czy szkoły, wszystko, absolutnie. Radio na swoim języku i wszystko. I tak jest też w Abchazji. Sami Osetyńczycy należą do starożytnej cywilizacji. To są starodawni Alanowie. To jest bardzo takie znana cywilizacja, która mają wkład do rozwoju historii, kultury europejskiej. Ale dzisiejsi, którzy tam mieszkają, mają paszport i tak dumnie pokazują, że są obywatelami Rosyjskiej Federacji, i te niebieskie hełmy bronią niby ich i uczą Gruzynów, jak trzeba żyć z braćmi w zgodzie i w pokoju. To są rusyfikowani ludzie, którzy nie mają racji. Jeżeli życzą sobie stać naprawdę obywatelami Rosyjskiej Federacji, Rosja ma wszelkie możliwości materialne, czy tam inne, czy terytorialne, żeby uspokoić swoich obywateli. A my będziemy mieli prośbę, żeby inni Osetyńczycy albo inne narody, które więcej niż 70 narodowości tam mieszka, zamieszkali w tych terenach. To są przybysze,
z różnych powodów, który później tak wykorzystał bolszewicka Rosja i Kreml. A tragedia jest to. Straszna tragedia. Proszę wyobrazić, że raz wschynuli. Osetynka wyszła za Gruzina, mają dzieci i stoją pod automatami. Dzieci muszą wybrać albo tatę, albo mamę. Albo w Gruzji, albo Osety. To są złamane serca, złamane rodziny. Mhm. Tak samo jest w Abchazji. Tak samo jest w Abchazji. W ogóle Kaukaz to inni ludzie, bardzo honorowi, bardzo dumni z pochodzenia. Rosjanom to się udało skluczyć tych narodów. Dopóki Rosja, czyli strona konfliktu, będzie między nami, nie będzie pokoju ani w regionie, ani na świecie. Oddajmy głos teraz panu Pawłowi Kowalowi i panu Tomaszowi Truskawie. W 1921 roku Sowieci wkroczyli do Gruzji i wtedy jednym z ich pierwszych ruchów było utworzenie autonomicznego obwodu osetyńskiego. To było po to, żeby utrudnić integrację ziem gruzińskich, nawet w ramach tej Gruzji, która była w składzie Związku Sowieckiego. W 1989 roku bez wątpienia jedną z takich koncepcji, które powstawały na Kremlu, koncepcji, które zmierzały do tego, jak powstrzymać rozpad Związku Sowieckiego, albo jak utrzymać w bliskich relacjach te państwa, które wybijają się akurat na niepodległość, była koncepcja, którą ja nazywam koncepcją spinaczy. Pospinano z Rosją już niepodległe kraje różnymi konfliktami. Konfliktami, w których Rosjanie mieli odgrywać decydującą rolę, w których mieli decydować i być rozjemcą, w których które miały nie pozwolić na to, żeby poszczególne państwa wybrały swoją drogę polityki niezależnej, swoją drogę niepodległości, czy nawet, jak myśleli pewnie Rosjanie, broń Boże, drogę na zachód. I tak taką rolę w Gruzji odgrywały aż trzy tak zwane zamrożone konflikty, czyli Osetia, Abchazja, Adżaria. Między Azerbejdżanem a Armenią bardzo nakręcono konflikt, wzmożono konflikt o Górski Karabach. Z kolei wszyscy znają historię tak zwanego Naddniestrza, czyli wymyślonego państwa na wschodzie Mołdawii. Wśród tych spinaczy znajduje się też Osetia. W wyniku pretekstu czy prowokacji na Gruzję, całą Gruzję, naleciały samoloty rosyjskie i przez kilka dni bombardowały cele, nie tylko cele militarne, ale co bardzo ważne, także cele ewidentnie cywilne. Budynki mieszkalne w Gori, port, cywilny port w Poti, lotnisko cywilne pod Tbilisi. Przyglądał się temu Zachód, który dzisiaj stoi przed pytaniem, czy przypadkiem nie to, że nie zgodzono się Gruzji stworzyć drogi do NATO, a integrację z NATO popiera ponad 80% Gruzinów. Że nawet nie złożono politycznej deklaracji, że to będzie możliwe w przyszłości. Czy to przypadkiem nie Zachód w jakimś sensie jest współodpowiedzialny za swego rodzaju sprowokowanie Rosja? Nieliczni tylko przywódcy w Europie, w Polsce, w Litwie, Łotwie, Estonii, w pewnym sensie w Szwecji, w Wielkiej Brytanii powiedzieli jasno, z czym mamy do czynienia, że mamy do czynienia z inwazją dużego państwa na małe, albo w ogóle bez powodów, albo bez istotnych powodów. Otóż my w tej części Europy wiemy, że bezpieczeństwo Gruzji to jest także bezpieczeństwo Polski, a niepodległość, wolność, bezpieczeństwo to nie są rzeczy dane raz na zawsze. Czasami się nie spodziewamy, jak szybko mogą być zakwestionowane. Język, być może ostry, emocjonalny język, którym posłużył się pan prezydent Kaczyński w trakcie swoich wystąpień w Tbilisi, jednak jest językiem, który moim zdaniem oddaje prawdę o istocie tego konfliktu i o tym, w jaki sposób trzeba takie rzeczy nazywać. Rozumiem, że jest język dyplomacji, którym posługują się dyplomaci na salonach, ale kiedy chcemy otworzyć światu oczy na to, jaką politykę Rosja prowadziła i będzie prowadzić, to trzeba używać właśnie słów jednoznacznych, zdecydowanych, opisujących nawet w kategoriach czarno-białych, kto jest tutaj dobry, a kto jest zły.
Rosja opiera się tylko w tej chwili na surowcach energetycznych, korzysta z wysokich cen tych surowców i zrobi wszystko, żeby monopolizować handel tymi surowcami. Gruzini to nie jest naród, który będzie żył na kolanach. Trzeba pamiętać też i o tym, że Gruzja jest cywilizacyjnie związana z Zachodem. Dla nich demokracja nie jest jakimś mitycznym bytem. Jest to coś, co w tych ludziach po prostu jest. Gruzja jest w stanie się bronić, ale nie jest w stanie się obronić. Można uprawiać partyzantkę w górach latami, ale chyba nie o to chodzi, żeby demokratycznie wybrane władze w Gruzji zmuszać do ukrywania się po skalnych grotach. Bo jeżeli świat na to pozwoli, to znaczy, że cały system wartości, cały system jakiegoś porządku moralnego został doprowadzony do absurdu, a w zasadzie przestał w ogóle funkcjonować. Wiadomo, że Rosja dba o swoje i trzymając w szachu cały świat, szczególnie Europę, ma energoresursy dla siebie, czyli przez siebie, ale czy świat nie musi zastanowić, dlaczego przez Rosję musi być ten energoresurs dotrzeć do Europy, ani z alternatywą drogą? Bo jako partner parę razy już spalił swoją wiarygodność. Obca armia, strona konfliktu z helmami niebieskimi stoi przed moją ojczyzną, przed stolicą i dyktuje obcemu państwu, wybranemu prezydentu, żeby on podał do demisji. A świat czeka teraz, co się stanie. Bez parasoli mocniejszych państw nie damy rady. Czyli są nierówne. Mamy wieloletnie doświadczenie. Wiele cierpieliśmy. I cierpią inne narody mieszkające w naszej ojczyźnie. Nie ma etnokonfliktów. Nie ma. 70 parę narodowości, kilka monoreligii czy różne, to są cechy charakterystyczne, barwy, zapach, smak Gruzji. Jest znany region w Tbilisi, Riga się nazywa, że jest ormiański grigorianski kościół, prawosławny chrześcijański kościół, synagoga i meczet muzułmański. I w zgodzie. Nie przeszkadza, że muedzin zaczyna przywoływać wiernych na minarecie. Nikomu nie przeszkadza obrzędy w żydowskiej synagogie. Nikomu ormiański ksiądz, jak grigoriański kościół, jak prowadzi swoje, albo gruziński. I mamy katolicki kościół też, troszeczkę na innej ulicy. Od otwarcia kościoła katolickiego zawsze księża są Polacy. Ile osób zginęło w Gruzji? To są takie informacje, że nie są potwierdzone. Mówili do 175, 178, 200. No Rosjanie mówią o tysiącach. Już się z tego wycofali, czy jeszcze nie? Nie kontrolujemy więcej niż połowę naszego kraju. My nie jesteśmy dopuszczeni tam, żeby nasze zmarłe zabrać. Nie jest korytarz humanitarny, żeby tam dotrzeć. Nie ma go, tak? Nic nie ma. Czy jest możliwe istnienie demokracji w małym państwie, właściwie zależnego kompletnie od wielkiego imperium, które demokrację traktuje instrumentalnie? To jest czas próby dla wszystkich, bo Polacy to wiedzą, przeżyli to wszystko w historii, ale świat musi teraz zobaczyć, czyli członkowie NATO, inni członkowie Unii Europejskiej, Stany Zjednoczone. Jak zdać ten egzamin, to co pokazuje Rosja, kto tu rządzi? To jest poważny problem, nie tylko małej Gruzji, który można neutralizować. Powiedzmy, że do każdego domu dwóch rosyjskich żołnierzy postawić kalasznikowami. Można tak zrobić, ale cywilizowany świat może stworzyć akurat wszystkie warunki, żeby na naszej ziemi był pokój, żeby nie trwał ten krwawy konflikt i dał możliwości malutkiej mojej kraj, starożytnej cywilizacji, troszeczkę biedniejszej, materialnie powiedzmy, wykazać się.
Nasz kraj ma wielkich synów, bardzo oddanych. Jak ludzie zaczną walczyć, może nas i nic nie zostanie. Ja też swoimi rodakami, którzy tu mieszkamy, mamy różne plany, jak przekroczyć granice, jak będzie eskalacja konfliktu i jak stać w obronie swojej ojczyzny. Też myślę. Może nie będzie świat bez Gruzji, jak już dacie radę. Ale to będzie wielka pomyłka. I świat, jak sobie pomyśli, że bez Gruzji sobie poradzi, to tego pewnie jeszcze nie wie, ale sam też się potwornie skrzywdzi. Gruzja teraz jest ofiarą i niech ta ofiara, która jest tak straszna tragedia, na tym się skończy, żeby uświadomić, z jakim partnerem ma do czynienia. Jaka różnica jest między carską armią, 200 parę lat klębiącym nasze narody, między czerwoną armią, 70 parę lat, u was dzięki Bogu po II wojnie światowej, i dzisiejszym rosyjską demokracją. Mają więcej możliwości, tak potocznie mówiąc, więcej kasy, więcej głosu, żeby dotrzeć do wszystkich i zdezorientować cywilizowany świat. W dzisiejszych czasach wychodzimy, że mamy niezrównoważonego prezydenta, który w tej sytuacji jest zakładnikiem. Jakim prawem może obce państwo, mocarstwo mówić, że jak zmienicie prezydenta, no to my się dogadamy. Co? Nakarmią mnie, więcej będę miał tłuszczu, będę szczęśliwy, jak nie będziesz wolnym. Nasza cywilizacja, nasze od początku, jak nasze życie, jest całe życie walka o przetrwanie. Całe życie. My jesteśmy przyzwyczajeni. Ale mówiąc te słowo, nie damy rady bez was, kochani Polacy, sumieniem Europy jesteście. Wasze przywódcy, przywódcy Łotwy, Estonii, Litwy, Ukrainy, to są rycerze sumienie. Oni są zwierzchnikami, urzędującymi prezydentami i zwierzchnikami sił zbrojnych. No i co, że w cywilnych formach byli. Wyraźnie dali wrogowie znać, że nie będą poddawać, i takim mężnym, odważnym aktem podkreślili wszystko. I dali carte blanche i otworzyli wszystkim tę zieloną drogę. Proszę bardzo, wykażcie się. A jak ja byłem dumny, czy moi rodacy, kiedy prezydentowie stali tam w Tbilisi i uczestniczyli, rozmawiali z narodem. Mamy powód do dumy. Polacy mają powód do dumy za takich przywódców. Jak można pomóc teraz? Jak możemy pomóc Gruzinom? Dzieciom pomóc. Bo Rosjanie tam wykorzystali różne rodzaje amunicji. Jak doświadczalni króliki, te nasze cywile, te nasze miasta. W ogóle teraz jest straszna rzecz, że tam, gdzie nie ma zona konfliktu, nasze lasy specjalnie rzucili jakieś bomby i pożar trwa. Pożar trwa. Dlaczego ja to mówię? Bo nasze dzieci są ranny mają. I ten szok, który to przeżyli za jakiś ograniczony czas, żeby oni spędzili by w zaprzyjaźnionym, w neutralnym państwie, jeżeli takie środki znajdują się, byliśmy szczęśliwi, będziemy szczęśliwi. Jak tu przyjadą? Oczywiście. Jest pan optymistą czy pesymistą wobec tego, co się ma wydarzyć? Zawsze jestem optymistą. Zawsze jestem optymistą. Teraz też? Teraz też jestem optymistą. Jak Gruzyni nie byliby optymistami, nie istnieliby. Dziękuję panu za rozmowę bardzo. Bardzo dziękuję państwu.